jesteśmy obok, można powiedzieć, zakładu górniczego, który tutaj został u nas zlokalizowany. Odbywa się wiercenie drugiego otworu geotermalnego o nazwie koło GT2, który będzie częścią ciepłowni geotermalnej budowanej przez Spółkę Miejską Zakład Energetyki Cieplnej w Kole. Ten drugi otwór geotermalny planowany jest na głębokość 3050 metrów w celu ujęcia wód termalnych. Jest to urządzenie specjalnie przystosowane do pracy w aglomeracjach miejskich. Wydaje z siebie niewiele decybeli, a tym samym nie jest uciążliwe dla mieszkańców tutaj pobliskich osiedli. Przede wszystkim ten odwiert ma dać czystą, tanią energię. Po zakończeniu tej całej inwestycji będziemy dysponowali źródłem odnawialnym, źródłem, który pokryje nasze zapotrzebowanie na ciepło. Wraz z istniejącym tutaj na naszym terenie kotłem biomasowym wspólnie stworzy taki miks energetyczny, który pozwoli na produkcję ciepła w ponad 80% ze źródeł odnawialnych. Stoją przed nami nowe możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, środków na produkcję prądu dla naszych mieszkańców, na rozbudowę sieci cieplnej w te części miasta, które do tej pory mogły tylko pomarzyć o źródle ciepła z naszego cieplika. Także nie bez przesady mogę powiedzieć, że geotermia kolska jest przyszłością naszego miasta. Przełom września, października, mówiąc brutalnie, po tej wiertni nie powinno być już tutaj śladu. Zostaniemy już tylko z wykonanym odwiertem, z głowicą geotermalną na powierzchni. Jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że to jest naprawdę lepsza przyszłość dla naszych mieszkańców i to w perspektywie również stabilizacja i obniżka cen ciepła. Zgodnie z harmonogramem oddanie do użytkowania z wszystkimi dopuszczeniami i pozwoleniami powinno się odbyć do 30 czerwca 2023 roku. Czyli krótko mówiąc, zostało nam niewiele ponad rok. Robimy wszystko, aby tych terminy dotrzymać.